Witaj w szóstym odcinku podcastu Justyny Kwiatkowskiej. I dzisiaj będę chciała Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób otrzymywać i widzieć, dostrzegać znaki od wszechświata, który tak naprawdę gada do nas non-stop i przesyła różne znaki, symbole i podpowiedzi w naszej codzienności. I Mam nadzieję że po wysłuchaniu tego odcinka będziesz uważała, uważał że warto jednak rozpoznawać je w swojej codzienności i zwracać na nie większą uwagę, bo wtedy ufam i wierzę i wiem że żyje nam się prościej, łatwiej i przyjemniej. Chociaż to nie oznacza, że nie potrzebujemy wychodzić z różnymi odważnymi rzeczami do świata, ale generalnie wtedy życie płynie łatwiej. Czym są w ogóle znaki od wszechświata? W 2017 roku wpadła mi w ręce książka Gabriel Bernstein: Wszechświat Cię Wspiera. To taki tytuł właśnie: Wszechświat Cię Wspiera. I gdzieś ten wszechświat zawsze był w, moich, w moim kręgu zainteresowań. Interesowałam się tymi rzeczami, interesowałam się pogłębianiem połączenia z intuicją, i zawsze byłam otwarta na taką magiczną stronę życia, chociaż magiczną, oczywiście, w cudzysłowie, co też pokazuje mój archetyp finansowy, bo. Na pierwszym miejscu u mnie jest alchemiczka. Jeżeli nie wiesz, czym jest archetyp finansowy, to zapraszam Cię do pierwszego odcinka mojego podcastu. No i właśnie w 2017 roku wpadła mi w ręce książka w księgarni, Wszechświat Cię wspiera Gabi Bernstein, i tam przeczytałam, właśnie. O doświadczenia Gebi i o w ogóle tej koncepcji, aby wysyłać i prosić wszechświat o znaki w bardzo świadomy sposób. I tak zaczęła się moja historia takiej świadomej komunikacji z wszechświatem, właśnie za pomocą różnych znaków, symboli i też innych form, o której potem będę mówiła, gdzie po prostu, kiedy o coś prosiłam, a nawet nie prosiłam wystarczyło, że miałam tylko intencję otrzymywałam takie drogowskazy, takie wskazówki, właśnie od wszechświata. I tutaj na początek dzisiaj chcę przedstawić taką moją historię, moje doświadczenie, właśnie z tymi znakami od wszechświata, bo właśnie jakoś to było jeszcze w 2017 roku, gdzie już zaczęłam tą komunikację w ten sposób z wszechświatem, albo w 2018 roku, nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale byliśmy na wyjeździe rodzinnym i plan był taki, że wracamy z tego wyjazdu, to była niedziela, wracamy do domu, przepakowujemy się. Ja z mężem się przepakowuję, i w poniedziałek mieliśmy wylot do Hiszpanii i mieliśmy tylko wyjechać we dwójkę. I to był, miał być nasz pierwszy wyjazd, odkąd pojawiły się dzieci właśnie we dwójkę na taki city break, żeby sobie właśnie pozwiedzać, pobyć razem, zrobić coś razem bez dzieci. No i wracaliśmy z tego wyjazdu do domu rodzinnego, żeby właśnie się przepakować, tam mieli przyjechać dziadkowie do naszego domu, żeby przejąć opiekę nad dziećmi. No i od rana, kiedy już wyjeżdżaliśmy do naszego domu, ja czułam jakiś taki dziwny, jakiś taki dyskomfort w ogóle. No ale wracamy sobie tym samochodem i ja nagle patrzę, dostaję powiadomienie na maila, że nasz host z Airbnb Odwołał naszą rezerwację do apartamentu, w którym mieliśmy się zatrzymać. I ja tak po prostu zobaczyłam to powiadomienie, że jest odwołana ta rezerwacja. Jutro mamy tam nocować, a tutaj po prostu nie mamy gdzie. Zdziwiło mnie to bardzo, tak lekko zszokowało nawet. Pokazałam, dałam tę informację mojemu mężowi i mówi, kurde, będziemy musieli. Znaleźć nowy nocleg, coś trzeba będzie zorganizować. No ale, dobra, coś zorganizujemy, coś się dzieje. No i jedziemy sobie dalej, jedziemy sobie dalej. Tutaj sobie z tyłu głowy myślę nad różnymi opcjami. Zatrzymaliśmy się, coś zjeść na trasie. No i wracamy z tego jedzonka do samochodu z dziećmi. Było gorąco wtedy bardzo. Pamiętam, wchodzimy do samochodu i samochód nie chce odpalić. Znowu konsternacja. Ale o co chodzi? Dopiero jechał, a teraz nagle nie chce odpalić. No i tutaj zaczęły się różne próby uruchomienia tego samochodu, dzwonienie i tak dalej, no i finalnie w końcu zaczęli, zadzwoniliśmy po hol, żeby nas jakoś przetransportować z tego miejsca, bo jeszcze mieliśmy sporo kilometrów do domu. No, i tak siedzimy i czekamy na ten asystens, który miał przyjechać z mężem, i mówię do męża: Tak, wiesz co, jakoś mam wrażenie, że po prostu wszystko działa w ten sposób wokół, żebyśmy po prostu my jutro tam nie polecieli, bo teraz nie możemy się dostać do domu. Chwilę wcześniej. Dostaliśmy informację o tym, że nasz host odwołał naszą rezerwację. Od rana mi towarzyszą jakieś dziwne uczucia. No mówię, coś jest na rzeczy. No ale tak, no dobra, zobaczymy jak to będzie. Po prostu poszła ta informacja. No i za chwilę wróciliśmy znowu do tej rozmowy i mówię, kurde, może wiesz co, może po prostu nie jedźmy, nie? Może to rzeczywiście jest coś, żeby mamy po prostu nie jechać jutro i nie lecieć na ten wyjazd. No, i mój mąż mówi: No, może masz rację, bo to rzeczywiście jakiś, jakoś tak wszystko dziwnie wygląda i wybrzmiewa. No i jakiś czas później, jeszcze czekaliśmy na ten asystens, no mówimy: Dobra, to wejdźmy do samochodu i, i sprawdzimy, może coś się zadziała. No i mój mąż wsiadł za kierownicę, spróbował odpalić samochód, odpalił. No to wtedy już wiedziałam, co jest na rzeczy że właśnie wszystko wokół nas krzyczało, że mamy nie jechać i w momencie, kiedy my podjęliśmy decyzję, że no nie pojedziemy jutro, bo coś jest na rzeczy, tak um, ufając temu, co się dzieje wokół, samochód odpalił. I ja wiem, że dla kogoś to może być w ogóle historia nie z tej ziemi i może w ogóle zupełnie inaczej to odczytywać. I ja to szanuję. Ale to jest mój punkt widzenia, moje doświadczenia i moja interpretacja tych zdarzeń, bo potem zapakowaliśmy się z dziećmi do samochodu, dojechaliśmy do domu, w międzyczasie odwołałam rodziców, żeby nie przyjeżdżali, bo my zostajemy w domu i wszystko. Się ułożyło, jedynie co straciliśmy pieniądze za bilety. Ale ja w gruncie rzeczy byłam bardzo spokojna od momentu podjęcia tej decyzji, że nie jedziemy i w ogóle nawet potem nie żałowałam, że nie wyjechaliśmy na ten wyjazd. Po prostu uznałam, że tak miało być i mieliśmy odczytać tę informację, właśnie ze wszechświata. I dzięki temu, że ją odczytaliśmy i podjęliśmy tę decyzję, to Nasz samochód uruchomił się, i okazało się, że potem spokojnie jeździł, i nic nie było zepsute. No i właśnie, tak to może działać, że nawet jak nie mamy takiej intencji, ale gdzieś jednak mamy to połączenie ze wszechświatem, ze swoją intuicją, to zwracając uwagę na różne aspekty, tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości, możemy już odczytywać różne sygnały, które przestrzeń, tak naprawdę wszechświat chce nam wskazać, powiedzieć na coś, zwrócić uwagę, i jesteśmy w stanie to odczytywać, o ile mamy taką uważność i zaufanie, i wiedzę też o tym, bo, gdyby nie było tej uważności, tylko zamiast tego byłaby taka kontrola, taka bardziej na przekór wszystkiemu, zrobię to pomimo, że coś tam mi nie idzie bez jakiegoś odpuszczenia, no to pewnie byśmy się tutaj boksowali dalej z tą rzeczywistością i, i to z tym asystansem i potem organizacją tego wszystkiego i pewnie byśmy polecieli. Nie wiem, co tam by się zadziało. Bo żadnej katastrofy lotniczej po drodze nie było, sprawdzałam, ale mogło się coś zadziać po prostu zupełnie na innym poziomie. Ale właśnie ta uważność i zaufanie, i to dostrzeganie tych różnych sygnałów, moim zdaniem, jest tutaj kluczowe, żeby właśnie czegoś takiego doświadczać. Bo bardzo łatwo przeoczyć swojej codzienności. Te wszystkie znaki, które wysyła do nas wszechświat, bądź dusza, jakkolwiek chcesz to nazwać, ale kiedy włączamy tą swoją uważność i mamy taką intencję do tego, że chcemy współkreować z naszym wyższym ja, z naszą duszą, z wszechświatem nasze życie, no to wtedy jest łatwiej widzieć te wszystkie znaki. No, ale jak świadomie korzystać z tych znaków, bo to moje doświadczenie pokazało, że ja nie miałam takiej intencji, żeby sprawdzać, czy nie sprawdzać, czy jechać, czy nie jechać, to po prostu się tak działo w drodze. Ale mam też inne doświadczenie, które pokazuje i mam nadzieję, że Ci pokażę właśnie, w jaki sposób świadomie korzystać z tych znaków i, i prosić o nie wszechświat. Takim przykładem jest Taka sytuacja, kiedy całą rodziną podjęliśmy decyzję, mam czteroosobową rodzinę, że wyjeżdżamy do Indii na miesiąc. I to było na początku 2020 roku, jeszcze przed pandemią. Ale całą decyzję podjęliśmy w dwu, pod koniec 2019 roku, no i wtedy zaczęliśmy się tak przygotowywać. No i jednym z elementów przygotowania do tej podróży na ten miesiąc było to, że trzeba było kupić bilety. No i pomimo tego, że ja już dużo wiedziałam o, tej naszej, o tym naszym wyjeździe, czułam w ogóle, że. Ten wyjazd to jest takie nasze spełnienie marzeń, i w ogóle tam dużo było entuzjazmu, takich mega, takich fajnych emocji, wznoszących emocji i, i wszyscy bardzo się cieszyliśmy na ten wyjazd. To w momencie, kiedy już miałam kupować te bilety, znaleźliśmy bilety i już miałam robić przelew, przyszło do mnie takie duże, duże zwątpienie. A tak naprawdę za tym zwątpieniem stał strach. Tak po prostu w formie zwątpienia pokazał mi się strach, który w moim umyśle krzyczał: „Nie, nie kupuj, nie kupuj, nie masz pewności, w ogóle. A co tam się stanie, co to będzie i w ogóle coś złego może się wydarzyć”. Tyle kilometrów, to cała gadka umysłu po prostu się włączyła, przepełniona strachem, niepewnością i, i w ogóle. No i siedzę sobie z tymi myślami i próbuję jak coś z nimi zrobić. No i dzwoni mój mąż i mówi: "Jak, kupiłaś już te bilety? Już są bilety?". Ja mówię: "No jeszcze nie, bo siedzę tutaj z wątpieniem. Daj mi jeszcze chwilę." Się rozłączyłam. I wtedy stwierdziłam, że wyciągnę karty bo to już była decyzja na już potrzebna. Tu już nie, nie mogłam prosić o znaki, żeby mi się gdzieś tam pokazało, tylko ja potrzebowałam tu i teraz podjąć tę decyzję, że dobra, lecimy, nie? I te bilety będą nasze. No i wyciągnęłam karty, karty, hmm, można je nazwać kartami wyroczni, no i uziemiłam się, połączyłam się ze swoim wyższym ja, weszłam w przestrzeń swojego serca, i po prostu poprosiłam o to, aby mi wszechświat pokazał poprzez kartę, jaką decyzję mam podjąć w tej sytuacji. Tak z serca. No i karta, którą wyciągnęłam, to jak tylko ją zobaczyłam, to po prostu aż zaczęłam płakać ze wzruszenia, bo no, no po prostu no totalne zaufanie totalna synchronizacja i, I tej karty nie można było odczytać w żaden inny sposób, jak w ten jedyny, bo karta, którą wyciągnęłam, przedstawiała kobietę, która miała narysowaną taką czerwoną kropkę na miejscu trzeciego oka. No to wiadomo, co to za znak, co to za kropka. Ta kobieta po prostu no, całą sobą mówiła z tego obrazka Indie. Indie, i, i, i nie ma tutaj o czym gadać innym, więc. No, oczywiście od razu zrobiłam przelew, podziękowałam wszechświatowi i to uczucie takiego tego wzruszenia, tego zaufania, tej takiej, takiego połączenia, głęb poczucie głębokiego połączenia, że no jest to pytanie, bardzo precyzyjne pytanie. Niby wszyscy mówili, żeby nie zadawać pytań, czy jechać, czy nie jechać, na tak, na nie, tylko żeby to było inaczej. A ja tutaj po prostu. Poprosiłam o tą klarowność i, i ten jasny przekaz. No i stali kilkudziesięciu kart. Taka karta. No, uważam, że nie ma przypadków. No i pojechaliśmy, i to była cudowna wyprawa. Miesiąc w pełnym słońcu. Wróciliśmy chwilę przed pandemią, więc. Same same korzyści z tego wyjazdu mieliśmy, i cały czas czule wspominam ten wyjazd, i myślę, że to nie będzie ostatni raz nasz w Indiach, ale ten właśnie, to właśnie doświadczenie hmm, chcę ci opowiedzieć, jak to jest wspierające, i jak właśnie świadomie możesz tutaj prosić o te znaki i prosić o pomoc w podjęciu decyzji, bo tak jak tytuł tej książki, Gabby Bernstein, Wszechświat Cię wspiera cały czas, tylko nie zawsze z tego korzystamy. Czasem nie mamy wiedzy, głównie nie mamy wiedzy, jak z tego czerpać i, i chcę tutaj Tobie i moim słuchaczom tutaj pomagać w tym, żeby czerpać z tej wiedzy i, i korzystać z tej wiedzy i korzystać z tej całej obfitości, którą Wszechświat nam ofiaruje. Więc... Jak widzisz, kiedy masz dylematy, kiedy nie wiesz, jaką decyzję podjąć, no bo w życiu mamy różne decyzje, różne wyzwania, no to wiedz, że zawsze możesz poprosić o wsparcie. Możesz poprosić o znak, nawet w formie kart, albo też w formie różnych symboli. Jedno z moich ostatnich doświadczeń to było na jesieni w zeszłym roku. Stałam przed taką decyzją, w którą kierunku trochę iść w swoim biznesie, bo znowu serce mówiło jedno, rozum mówił drugie, i wyszłam sobie na spacer z taką intencją, właśnie znowu wysłałam tę prośbę do wszechświata, aby mi pokazał po prostu. Przysłał mi znak, w którą stronę mam iść, i jak to wszystko połączyć. I będąc na tym spacerze, ja nawet zrobiłam zdjęcie temu zjawisku, które zobaczyłam. I oczywiście w formie fizycznej można wyjaśnić to zjawisko, ale w tamtym momencie doskonale wiedziałam o tym, że to jest takie zjawisko, które można rozpisać i, i, i logicznie wytłumaczyć, ale ja wiedziałam, że to jest dla mnie znak, bo zobaczyłam w świetle po prostu, tak jakby rozłożonego anioła. Ze skrzydłami, i to była gra światła pod mostem przy Wiśle. To zdjęcie można znaleźć u mnie na Instagramie, i dla mnie to był klarowny znak, w którą stronę ja mam iść w swoim biznesie i w swoim rozwoju. No i, no i znowu, w takich momentach to jest naprawdę tak dużo wzruszenia i tak dużo miłości, człowiek czuje. Że no, to jest bardzo realistyczne i takie bardzo namacalne, i, i konkretne doświadczenie, pomimo, że przechodząc obok, ktoś może zauważyć, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, a Ty po prostu jesteś w takim doświadczeniu, yy, które napawa taką mocą szczególną mocą. No i mam nadzieję, że też będziesz mogła jej doświadczyć, a może już doświadczyłaś w swoim życiu, ale może wydawało ci się do tej pory, czy że to jest coś. Zdawało mi się, tak? Albo to nie, to nie jest logiczne, albo to jakiś czysty przypadek, to mam nadzieję, że teraz będziesz widziała więcej klarowności w takich przekazach w takich przekazach. Niż traktowała jej jako takie czyste przypadki. No dobrze. Chcę Ci powiedzieć, że tych form komunikacji ze wszechświatem jest bardzo dużo, ale na początek naprawdę możesz prosić o konkretne znaki. Tutaj w swojej książce Gabi, z tego co pamiętam, to ona przytaczała takie przykłady w momencie. Że prosiła o to, żeby jej się pokazało coś konkretnego. Nie pamiętam wtedy, co to był za znak, ale dajmy na to, że jesteś w kraju, gdzie czy jest na przykład zima, a ty prosisz o to, żeby jeżeli decyzja ma być na tak, to żeby ci się pokazał gdzieś motyl, albo jakaś sowa. No i, No i wtedy możesz. Przypadkowo, w różnej formie, zobaczyć dany wizerunek znaku, o który poprosiłaś. Tylko, że w momencie, kiedy prosimy o taki znak, taki bardzo konkretny, nazywany przez nas, na przykład piórko, sowa, motyl, czy, czy cokolwiek innego, to wtedy też nasz umysł bardzo się fiksuje na tym, na tym żeby właśnie w taki. Tak wyszukuje tego znaku w swojej codzienności, w swojej rzeczywistości. Tak chodzi i się rozgląda człowiek wtedy tylko za tymi znakami. A ja uważam, że wszechświat z nami, no też tak bardzo dosadnie umie się komunikować, ale też często to są takie znaki subtelne bardzo subtelne bardzo takie hmm, nawet nie, nie przychodzi mi teraz żadne słowo ale takie delikatne to nie są takie szturchańce Chociaż bywają, tak jak w moim przypadku z zepsutym samochodem na trasie, czy z odwołaną rezerwacją, ale w większości, kiedy tak kroczymy i prosimy o znaki tak na co dzień, żeby to było dla nas wspierające i pomocne, to raczej to są takie delikatne znaki, takie bardzo, bardzo subtelne, bo naprawdę nie musimy dostawać po głowie od wszechświata. Chyba, że Chyba, że ktoś jest bardzo na to zamknięty, no to wtedy często dostaje po głowie, żeby to zauważyć. Ale generalnie wszechświat się komunikuje z nami subtelnością. Tak, subtelnością zdecydowanie. Więc możesz widzieć różne rzeczy, znajdować, mogą ci się pokazywać różne rzeczy, i jeżeli w trakcie widzenia tych rzeczy, spotykania ich, odczuwasz takie drżenie w środku, Ciary może cię przechodzą to możesz spokojnie uznać, że to jest jakiś znak i i właśnie możesz wtedy jeżeli była to twoja jakaś intencja, no to wtedy wiesz jaka to jest odpowiedź, jeżeli bez intencji takiej świadomej spotykasz znaki no to to też jest fajnie pogłębić to i sprawdzić o co tutaj chodzi i, i pogłębić swoją rozmowę z wszechświatem. Ale do tego, żeby komunikować się ze wszechświatem i otrzymywać od, od niego znaki, możesz też korzystać z kart. Wyroczni za chwilę już jest zdecydowanie bliżej niż dalej. Ukażą się moje autorskie karty, rozmowy z wszechświatem, które stworzyłam razem z Isią Zażycką, więc one też były stworzone z taką intencją, żeby Móc łatwiej się porozumiewać ze wszechświatem i sczytywać i te komunikaty, i sczytywać to, co wszechświat chce nam powiedzieć, zwrócić nam uwagę na coś, ale to mogą też być w tym celu zupełnie inne karty, różne karty wyroczni, tak samo Dixit, można tutaj spokojnie do tego wykorzystywać. Czasem niektórzy z nas mogą właśnie dostawać różne znaki, Dzięki czuciu, różnym przeczuciom, różnym uczuciom w ciele, różnym drganiom czy na swojej skórze, tak to też mogą w taki sposób niektórzy z nas otrzymywać takie znaki. Tak samo niektórzy mogą otrzymywać znaki w swoich snach. Niektórzy z nas mogą, ma, mogą mieć bardziej rozwinięty ten zmysł duchowy, właśnie śnienie. I wtedy wszechświat się może wspaniale z nami komunikować w trakcie snów. Ale mm, tak tylko dzisiaj chcę Wam tak zaznaczyć, że te znaki od wszechświata możemy otrzymywać w różny sposób, żeby tylko zaznaczyć temat, ale na dzisiaj to tak Was zachęcam do takiej właśnie uważności i mm, tego zaufania i wysyłania tych intencji do wszechświata z prośbą o to, aby otrzymać właśnie wskazówkę, informację, znak, który będzie dla Ciebie klarowny, żebyś wiedziała, co robić, jak robić, kiedy robić, i, i otworzyła się na tą komunikację z wszechświatem, bo on czy ona. To akurat rodzaj męski w języku polskim, tak to wygląda. Ale, no, jest po to, żeby nas wspierać. Jest po to, żeby nas wspierać, więc zapraszam Cię do otworzenia na to, żeby wszechświat Cię wspierał, żebyś tego doświadczała w swoim życiu i żebyś to widziała w swoim życiu. A pod opisem tego odcinka znajdziesz link do moich kart, Rozmowy z wszechświatem, które mają na celu Cię inspirować do tego, żeby właśnie mieć to połączenie i, i dialog z wszechświatem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a na ten moment, jeżeli chciałabyś się ze mną czymś podzielić może jakąś swoją historią, jeśli chodzi o znaki od wszechświata to możesz zawsze do mnie napisać. Do usłyszenia, do zobaczenia.